Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać nietypową podstawkę pod figurkę, a w przyszłym tygodniu pokażę Wam, jak wykonuję postać pod tą podstawkę. Zaczynam od folii aluminiowej, którą zgniatam na taki kształt, który troszkę może Wam przypominać serduszko. Chodzi mi o to, aby utworzyła się taka jakby dziura wewnątrz tego kształtu, ponieważ da mi to efekt takiej głębi. Ten kształt serca może nie jest za dobrym opisem tego, co robię, ale uwierzcie mi, że jak skończę, to troszkę będzie to przypominać serce, takie przecięte na pół serce. Następnie nożyczkami obcinam niepotrzebny kawałek folii. Następnie obracam podstawkę i od dołu robię dziurki szpikulcem. A następnie do dziurki wkładam drucik i zabezpieczam go masą Fimo. I tak samo robię przy kolejnych dziurkach, znowu dodaję drucik, zabezpieczam go masą oraz taśmą izolacyjną. Tę taśmę naklejam dlatego, że drucik przebił mi folię aluminiową i muszę go jakoś zabezpieczyć, żeby mi on nie uciekał, nie latał, którą później i tak zakleję masą Fimo, którą jak zwykle będę używać zarówno do tworzenia tej podstawki, jak i całej figurki. Następnie na druciki nakładam czarną masę i staram się ją uformować w taki sposób, aby wyglądała jak korce, ponieważ cała podstawka chce, aby wyglądała jak taka wisząca w powietrzu skała. Jest to w sumie pierwsza podstawka tego typu, która nie jest taka dla mnie klasyczna. Jeszcze raz zdecydowałam się zrobić taką trochę inną podstawkę, ale ta podstawka bardzo pasuje właśnie do całej figurki. I tutaj nie będę ukrywać, że ta podstawka jest związana z grą komputerową i ta skała jest właśnie elementem tej gry komputerowej, po której skacze postać. Po nałożeniu na wszystkie druty masy i tę podstawkę piec. Następnie biorę czarny kawałek masy, rozwałkowuję go i nakładam do środka podstawki. Obcinam nadmiar. Następnie od dołu będę tworzyć kolejne korce, tym razem już bez użycia drutu, a jedynie czarnej masy Fimo. A następnie całą figurkę idę piec. Po upieczeniu biorę złoty drucik i staram się go dopasować do podstawki. Na nim będzie się trzymać cała moja figurka. Jest to bardzo sztywny złoty drut. Niestety nie wiem, jaką on ma grubość i jaki to jest typ drutu, ponieważ mam go już od paru lat i w tym momencie niestety nie pamiętam jego parametrów. Zabezpieczam go taśmą izolacyjną oraz kropelką. A następnie biorę takie grubsze kluseczki czarnej masy i zaczynam przyklejać na podstawkę. Wiem, że teraz mało widzicie, ponieważ to jest nagrywane jeszcze starą moją kamerą i to był przedostatni film, który nagrywałam tą kamerą. I w momencie, w którym go nagrywałam, niestety ona padła, także niestety początek tego filmu, no, wygląda tak jak wygląda. Z drugiej strony może to i lepiej, że kamera w końcu mi się popsuła, bo miałam pretekst, żeby kupić nową i jakość moich filmów, mam nadzieję, że chociaż odrobinę wzrosła.
Ogólnie sama ta podstawka nie jest trudna do zrobienia, chociaż jest troszkę czasochłonna. Jedyne co może sprawiać drobny problem to właśnie odpowiednie ułożenie folii aluminiowej, a później już jest tylko doklejenie takich grubszych kruseczek. Pierwsze kruseczki naklejam wokół tego jakby wgłębienia, tak żeby je troszkę podkreślić, a potem przyklejam je bezpośrednio na folię. Przyklejając kolejną kruseczkę troszkę zmniejszam ten otwór i troszkę zmieniam jego kształt. Tutaj zaczęłam kombinować z ustawieniami kamery, aby trochę ten obraz rozjaśnić. Nie wiem, czy to cokolwiek poprawiło. Wydaje mi się, że tak średnio. Każdą kuseczkę przyklejam w inną stronę i staram się ją jak najbardziej zaplątać z innymi kuseczkami, które są już przyklejone. Utworzy to taki ciekawy, taki efekt splątaniny, jakby takich pnączy, może wiszącej skały. Gdybym to przyklejała tak bardzo prosto, to ten efekt byłby naprawdę dużo gorszy. Ten film jeszcze rozjaśniłam w czasie montażu, jednak nie wiem, czy cokolwiek to zmienia, czy też nie, bo jak widzicie, nadal średnio widać te kolejne kruseczki. Dlatego też na początku i na końcu tego filmu pokazuję Wam już z nowej kamery, jak ta podstawka wygląda. Początkowo tego filmu nie miałam rozbijać na dwie części, ale jak zobaczyłam ilość wolnego miejsca, to wiedziałam, że po prostu filmy z wykonywania figurki się nie zmieszczą na dysku i dlatego ten film musiałam podzielić na dwie części. Ja niestety mam ciągły problem z dyskiem, stale brakuje mi miejsca na dysku, przez to, że mam pewien film, który leży już u mnie od pół roku. Niby mam go zmontowanego tak w połowie, ale jeszcze nie do końca, także on cały czas wisi, a ja co chwilę robię jakieś inne rzeczy i stąd właśnie brak wolnego miejsca. Dlatego przepraszam Was, że ten film podzieliłam na dwie części, ale niestety byłam do tego zmuszona przez brak wolnego miejsca. Połowę podstawki mam już przyklejoną, teraz biorę malutkie czarne kuleczki i robię z nich takie małe kruseczki, których jeden koniec jest grubszy, a drugi cieńszy. I teraz taką kruseczkę przyklejam do podstawki. Obok pierwszej przyklejam drugą i trzecią. I w kolejnym miejscu robię tak samo. Przyklejam takie kruseczki gdzieniegdzie na podstawce. W niektórych miejscach przyklejam jedynie pojedyncze takie kruseczki. Następnie łączę dwa proszki świecące w nocy. Jeden o kolorze żółtym, a drugi o kolorze niebieskim. Dodaję do nich czarną pastelę, zieloną pastelę oraz morską pastelę i wszystko razem mieszam. Dodaję odrobinę niebieskiej oraz brązowej i znowu mieszam. Ponownie dodaję do niej odrobinę czarnej oraz brązowej. I ponownie dodaję niebieskiej, czarnej oraz brązowej. Tutaj miałam problem, aby uzyskać odpowiedni kolor, dlatego troszkę to trwało, zanim udało mi się go uzyskać.
Następnie ten proszek przenoszę na podstawkę. Ja tego proszku tutaj dałam trochę za dużo, dlatego później poza nagraniem go usunęłam używając czarnej pasteli. I teraz idę podstawkę piec. Po upieczeniu przyklejam kolejne kluseczki. Staram się je też połączyć z pozostałymi kluseczkami, które już wcześniej przykleiłam, tak żeby one nie były jakby oderwane od reszty. I tak wygląda przyspieszony proces przyklejania kolejnych elementów. Następnie ponownie robię kluseczki. Tym razem pomyślałam, że łatwiej będzie przykleić od razu 3 razem, niż przyklejać każdą z nich oddzielnie. I gdzieniegdzie przyklejam oddzielnie kolejne kluseczki. Na końcu znowu obsypuję podstawkę proszkiem świecącym w nocy. Ja tego proszku tutaj dałam trochę za dużo, dlatego później poza nagraniem go usunęłam używając czarnej pasteli. I całą podstawkę idę piec. I tak się prezentuje skończona podstawka. W przyszłym tygodniu pokażę Wam, jak wykonuję do niej figurkę. Także to wszystko w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!